Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i moi drodzy, zapraszam Was na partię ciekawą, zresztą jak wszystkie, może nie jest aż tak wybuchowa, ale bardziej nas tutaj zainteresuje postać, która grała tę partię, czyli André Lilienthal. Był to człowiek, który żył lat 99 i wyobraźcie sobie, że grał z 10 mistrzami świata, począwszy od Emanuela Laskera. No fantastyczne osiągnięcie, powiedzmy, no ale tak się mu życie fajnie ułożyło, że miał to szczęście i zagrał z tymi szachistami. Był też bardzo silnym arcymistrzem, który przyjaźnił się m.in. z Wasilijem Smyslowem. Był też trenerem Tigrana Petrosjana, co się teraz tak wydaje takie abstrakcyjne trochę, jak się o tym mówi, ale jak się oczywiście w historię zagłębimy, no to tak faktycznie było. André Lilienthal, moi drodzy, grał bardzo ciekawe szachy. No i przejdźmy może tutaj do tej partii, która była z José Raúlem Capablanką. Partia dosyć słynna z uwagi na bardzo ciekawe poświęcenie. Za chwilę powiemy sobie, o co tutaj chodziło. I zaczynamy. D4, skoczek F6, C4, E6, gambit hetmański, skoczek C3, goniec B4, obrona Nimcowicza na szachownicy. No, w dzisiejszych czasach gra się różnie, różne ruchy się widuje, na przykład E3, wariant Rubinsteina, można grać skoczek F3, można zagrać hetman C2, chyba taki najbardziej popularny ruch, no a tutaj białe grają taki ruch A3. No, w dzisiejszych czasach oczywiście też się spotyka takie posunięcie, silniki troszeczkę nie lubią takiego posunięcia dla białych, no ale czasy były takie, jakie były. 1934 rok to jest rok, w którym ta partia była grana. No i po biciu na C3 pionek zbił na C3 i posunięcie B6. No jak wiemy, Capablanca był fantastycznym szachistą, mistrz świata. No tutaj Lilienthal zagrywa takie ciekawe posunięcie F3. Nawiązując do tego, no to wiadomo, że Capablanca był lepszym szachistą od Lilienthala i tu już po 6 posunięciach silnik szachowy wskazuje lepszą pozycję, minimalnie lepszą pozycję dla czarnych ze względu na właśnie takie słabe piony, ale wierzmy w parę gońców. Para gońców to zawsze jest jakaś tam siła. No i właśnie następuje ciekawy ruch D5, który teoretycznie tutaj pozwala wyprostować pionki, ale tym się czarne absolutnie nie przejmują, bo ważniejsze jest raczej w tej sytuacji, żeby nie dopuścić do posunięcia E4. Więc ten ruch pionkiem do centrum na pewno jest korzystny. Goniec zagrywa na G5 i tutaj powiedzmy sobie w ten sposób, białe spokojnie tego pionka mogą oddać. Zawsze mamy ruch hetmana 4 i możemy tego piona odbić. H6 zagrał Capablanca, goniec na H4. Zawsze goniec ma tutaj furtkę, ale to nie o to tutaj głównie chodzi. Chodzi głównie o związanie. I goniec zagrywa na A6. No dobra. Mamy taki ruch i jak sobie z tym poradzić, bo na pewno tutaj osoby początkujące, które by grały te pozycje, tak przypuszczam, no to by już miały taki pewien problem, dyskomfort, tak mi się zresztą wydaje, próbuję wejść tutaj w umysł takich osób, no bo kiedyś też oczywiście byłem początkujący, no i sam bym miał problem taki, że no wisi mi pionek, więc prawdopodobnie bym wybił, ale potem nie miałbym takiej opcji, żeby zagrać E3 czy E4, bo goniec mi zbija na F1, ja wybijam królem i jestem bez roszady. Kiedyś tak bym sobie pomyślał i to by było bardzo dla mnie niekomfortowe, ale czasy się zmieniają i roszada, myślę, że tu nie jest aż tak istotna w tym momencie, bardziej liczy się dynamika w szachach. No i tutaj białe zagrywają takie posunięcie mało poprawne. Jest to ruch E4. Dlaczego mało poprawny ruch? No z tego względu, że teoretycznie można by było tu wybić. Jakby było wybicie, to by było zagranie G5, powiedzmy goniec na G3 i skoczek zbija pionka. No i jest świetnie, tutaj czarne mają piona więcej. Oczywiście to nie jest tak, że to już jest wygrana, ale bardziej komfortowa pozycja dla czarnych by na pewno była. Przypuszczam, że po ruchu E4 Lilienthal miał zaplanowane takie posunięcie, no można powiedzieć, może dzikie. Znaczy ja bym tak próbował generalnie grać na taki jakiś tam, powiedzmy, rozwój, na przykład goniec E2, z taką myślą, że jak zbije mi pionek na F3, to zbijam skoczkiem, mam rozwój. No takie może trochę naiwne myślenie, ale w tej sytuacji to myślę, że tutaj już za cenę piona białym mogą mieć świetną inicjatywę po roszadzie i ta linia tutaj fajnie działa i związanie fajnie działa. No ale kto by zagrał taki ruch goniec, przepraszam, kto by zagrał taki ruch goniec E2 w tym momencie? No kto? Tutaj niekoniecznie trzeba zbijać oczywiście pionka, więc no... No, ale to mówię, to takie myślenie generalnie może było w zamyśle tutaj białych, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, no ale w partii poszło inaczej, no szkoda, ale poszło zagranie gońcem na C4, na co białe od razu odpowiedziały wybiciem i wybicie na C4 i hetman A4 z szachem. No prosta gra, chcemy odbić pionka, więc hetman D7, hetman zbije na C4 i hetman C6. Wiemy dobrze, jeżeli ktoś się orientuje tutaj w grze w Capablanki, że Capablanca był świetnym zawodnikiem technicznym i jak tutaj wymieniłby hetmany, przeszedłby do końcówki, to czułby się tutaj jak ryba w wodzie. No, białe nie przyjmują wymiany hetmana, no z tego względu, że skoczek z tempem by tam na C6 mógł wyjść. Skoczek zagrywa na D7 i skoczek na E2. Pozycja białych jest miodzio. Nie jest to jakaś przewaga ogromna, ale lekka przewaga tutaj według programów jest. Chociaż czarne raczej też nie mają jakichś tam, powiedzmy, super problemów, no ale centrum tutaj jest bardzo silne, podparte pionkami. To wygląda, myślę, że imponująco i dobrze. Wieża D8. Sprytny ruch, tu zawsze jakiś taki skoczek E5 grozi, czy skoczek C5, trzeba na to uważać. Przecież skoczek C5 to chyba hetman C4 tutaj akurat może zagrać. No ale to mniejsza o większość. Tutaj w tym momencie roszada nastąpiła. No i Capablanca mógł zagrać na przykład jakiś taki ruch skoczek E5 i spróbować na przykład ustawić na C4, ale zagrał inaczej. Zagrał A5. Przypuszczam, że strategia w tamtych czasach była niezwykle istotna. No, czyli A5, może A4, żeby przyblokować piona, utworzyć jakąś słabość. Ciężko powiedzieć, co tutaj czarne miały w zamyśle. Hetman zagrał na C2. Od razu białe uciekają od tych takich nieprzyjemnych zagrań. Hetman C4... I Lilienthal rzuca się tutaj do gardła przeciwnikowi, co się na pewno podoba. Jest to posunięcie chyba dosyć proste, mianowicie F4. Dlaczego by nie atakować tutaj na skrzydle królewskim, gdy mamy już tutaj wieżę w gotowości? Czasami jest ruch E5, czasami jest ruch F5. Powieża C8. No, ten ruch mi się nie podoba. W dzisiejszych czasach wątpię, żeby ktoś grał takie posunięcie. Nie widzę sensu. Ja nie chcę tutaj oczywiście... oceniać mistrza świata, bo ja jestem przy Capablance w dzisiejszych czasach i tak pikuś, ale no, w dzisiejszych czasach raczej szukamy dynamiki. No ten ruch, no w zasadzie nie wiem po co, no prawdopodobnie tylko przez to, że boimy się takiego ruchu E5, no i chyba głównie o to chodziło. Jak można by było na przykład zagrać inaczej? No ciężko stwierdzić generalnie, tutaj silniki podpowiadają, że mimo wszystko wieżą gdzieś tam trzeba było odejść, więc... No okej, powiedzmy, że trzeba odejść tą wieżą. No i teraz białe zagrywają F5. Dobra, białe zagrywają F5 i jak sobie teraz z tym poradzić? Tutaj czarny reaguje dobrze. Mianowicie E5. Chociaż roszada też byłaby ciekawa, można by było to uczynić. I po tym ruchu białe zbijają. No i teraz powiem szczerze, że zaczyna mi się powoli podobać pozycja czarnych, z tego względu, że zagrałbym tutaj skoczkiem od razu na E5. Nie bałbym się wybicia, bo wybijam pionkiem, miałem świetnego skoczka. Troszkę problemów jest z królem, który jest w centrum, więc to może być taki mały problem. No ale czarne decydują się na zbicie hetmanem na E4. Jesteśmy w kulminacyjnym punkcie tej partii. Moi drodzy, zatrzymujemy sobie materiał, szukamy odpowiedzi białych, no bo tutaj wydaje się, że są duże uproszczenia, bo tutaj wymiana hetmanów grozi, tutaj podwisają piony. Co zagrać białymi? Jeśli komuś się udało rozwiązać tutaj tę taktykę, serdecznie gratuluję, bo może nie jest aż tak trudna, ale też troszkę trzeba się zastanowić. Uwaga, Lilienthal poświęca hetmana, zbijając skoczka pionkiem. No właśnie, to się dzieje. Tutaj hetman przyjmuje ofiarę, rzecz jasna, no ale jest kolejny wtrącony ruch, dosyć prosty. Jest bicie oczywiście na G7 z bezpośrednim zagrożeniem, więc wieża zagrywa na G8 i skoczek D4. Okazuje się, że w tej sytuacji król ma ogromne problemy. On nie może tutaj nigdzie uciec. Jest problem, bo za chwilę wjeżdża wieża na E1 i jest masakra. Przy okazji, no, widać, że skoczek jeszcze atakuje hetmana, więc to jest te tempo do przodu. No cóż mogą zrobić czarne? Hetman E4, wieża E1, no i widzimy, że tutaj zdobywamy hetmana z powrotem, nie można wybić, bo straty materialne, że mat w zasadzie, no tutaj jeszcze skoczek E5, więc straty materialne tak naprawdę. No skoczek zagrywa na C5, no i tutaj nastąpiło wybicie i wieża E1, ginie skoczek. W partii jeszcze wieża zagrała na G7, wieża zbiła na E4 i widzimy przewagę materialną białych. Są dwie lekkie figury za wieżę, więc to jest przewaga. Król zagrywa na D7 z jednoczesnym końcem partii. Tutaj białe wygrały. Moi drodzy, dlaczego wygrały białe? No pewnie osoby początkujące powiedzą, albo większość osób powie, że no, dlaczego się poddają tutaj zawodnicy? To jest częste też pytanie i zdziwienie. Na tym poziomie nie ma to żadnego sensu tak naprawdę. Na przykład można by było zagrać F6, wieża H7, wieża E7, czyli tutaj czarne już nie mają żadnych szans kontrataku. I na przykład po szachu, król D5, można by było zbić pionka. Kolejne pionki wiszą, wieże są nieskoordynowane, skoczek świetny, król do centrum i tak dalej. Moi drodzy, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.